Cześć, z tej strony Mike, witam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj zapewne możecie się domyślić po mojej koszulce i po tle z tyłu za mną pogadamy sobie o Ethereum. Nadchodzi bardzo duże wydarzenie na Ethereum, którym jest The Merge, czyli przejście Ethereum na Proof of Stake, o tym oczywiście za chwilę, a ja postaram się to przeanalizować, rozważyć różne scenariusze, jak może się zachować cena Ethereum i oczywiście zastanowimy się, jak na tym merge'u można zarobić. Zaczynamy! Na początku krótki disclaimer. Wszystko, co już słyszycie w tym filmie, jest moją własną opinią. Ja nie udzielam żadnych porad finansowych, ja nie udzielam żadnych tutaj wskazówek. Ja będę analizował różnego rodzaju scenariusze, a swoimi pieniędzmi wy musicie obracać w sposób rzetelny, musicie rozsądnie to wszystko robić i musicie pamiętać o tym, że inwestowanie na rynku kryptowalut i w ogóle na wszystkich rynkach wiąże się z ryzykiem, czasami bardzo dużym. I to, że mamy zaplanowany jakiś scenariusz albo nawet kilka scenariuszy, to nie znaczy, że nie będzie inaczej. Kolejna też bardzo ważna informacja, to, że coś się zdarzyło w historii 100 razy, to nie znaczy, że 101 raz będzie dokładnie tak samo. Stare przekleństwo, właściwie dwustronne, tym razem będzie inaczej, tudzież tym razem będzie znowu tak samo. Nie, nie będzie, zobaczymy. Na początku pierwsza informacja słowem wstępu, co to jest ten merge, czy demerge, jak to niektórzy mówią. Jest to jedne z największych wydarzeń, jeśli chodzi o Ethereum. Nie wiem, czy nie największe, a przynajmniej za naszych czasów, gdzie większość z nas jest w kryptowalutach nie od samego początku. Mnie osobiście nie było w kryptowalutach, gdy powstawało Ethereum, gdy wyszło, gdy kosztowało jakieś śmieszne pieniądze. Więc co to jest ten demerge? To jest po prostu przejście Ethereum na Proof of Stake i porzucenie łańcucha Proof of Work. Proof of Work, jak wszyscy zapewne wiecie, to jest po prostu kopanie na koparkach, są górnicy, są koparki GPU, są ASIC-i, które po prostu wydobywają bloki. W przypadku Proof of Stake, walidatorzy sieci, trzymający pełne węzły, dodatkowo mający zablokowane środki, minimum 12,5 Ethereum, będą otrzymywali nagrody. Są różne kontrowersje odnośnie Proof of Stake, jak to mówią niektórzy, bogaci stają się coraz bogatsi, biedniejsi stają się mniej bogatsi. Więc generalnie można dodatkowo cenzurować, nie cenzurować. Różne teorie na ten temat są. Ja nie będę teraz tego analizował, bo nie jest to częścią, nie jest to w zakresie tego filmu. Ja po prostu postanawiam, przeanalizuję różne scenariusze. Przedstawiam Wam oczywiście mój scenariusz, pod który ja osobiście z dużym prawdopodobieństwem będę grał. I postaram się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób będzie można na tym merge'u zarobić. Jeszcze na temat merge'a trzeba dodać, chociaż tu sprzeczne informacje były w sieci, ale według ostatnich informacji tokeny, które są zamrożone na kontrakcie Ethereum, czyli te już miliardy dolarów, ja dokładnie Wam w tej chwili podam, sprawdzając sobie ile w tej chwili. Na chwilę obecną, gdy nagrywam ten film, jest 24 sierpnia 2022, godzina 9.31 na kontrakcie Ethereum 2.0. Zamrożonych jest 13 361 229 eterów plus jakieś końcówki, które na chwilę nagrywania tego filmu warte są 21,8 miliarda dolarów. Więc jest to kupa kasy. Ja oczywiście, jeśli nie zapomnę, postaram się ten link z Etherscana wkleić tu pod spodem, żebyście mogli ten kontrakt sami analizować, jeżeli macie taką potrzebę. I teraz z tego, co mi się udało uzyskać, te zamrożone Ethereum na razie nie zostaną odblokowane. Jest to bardzo ważna informacja, bo gdyby te miliony Etherów zostały odblokowane, no to bardzo duża część z tych osób mogłaby stwierdzić, że ja dumpuję cenę, ja zrzucam Ethery. No i teraz przechodząc sobie do scenariuszy. Pierwszym scenariuszem, który chcę tutaj przeanalizować, jest po prostu pompa. Pompa o tyle silniejsza, że w tym czasie będzie ruchł cały rynek kryptowalut. Oczywiście ten rynek jest bardzo mocno skorelowany i bardzo często, bo nie zawsze, z rynkami tradycyjnymi, czyli jeśli rośnie Ethereum, jeśli rośnie Bitcoin, to rośnie wszystko, stara zasada na rynku kryptowalut. Aczkolwiek w przypadku Ethereum trzeba być ostrożnym. Ethereum jest drugą największą kryptowalutą. Ethereum już niektórzy mówią, że nawet ciężko by nazywać altcoinem, a co już dopiero shitcoinem. Chociaż ostatnio krytyka Ethereum się mocno pojawiła.
Więc w tym scenariuszu rośnie Bitcoin i jeszcze mocniej rośnie Ethereum. To jest dodatkowe paliwo dla wzrostu Ethereum, bo myślę, że tak czy siak, i to jest scenariusz, który uważam za najbardziej prawdopodobny, Ethereum będzie rosło, bo każdy będzie chciał na tym merge'u grać. To nie znaczy, że te Ethereum będzie rosło sobie, że te Ethereum będzie rosło sobie już tylko w dniu merge'u. To może wydarzyć się wcześniej, a może się skończyć wzrost nawet przed merge'em. To musicie mieć taką świadomość. Drugim scenariuszem, który tutaj rozważam, więc w takim scenariuszu rośnie Bitcoin, rośnie Ethereum, no i później jest oczywiście naturalna korekta, jeżeli będzie mocna korekta na Ethereum, bo będą mocne wzrosty, jeżeli zobaczycie nienaturalne zachowanie, no to wtedy można się domyślić, jak to stare przysłowie mówi, kaje pump, tam będzie dam. Więc można wtedy sobie postarać się wyłapać gdzieś tam, nie wyłapiecie samej górki, jeżeli wyłapiecie, to oczywiście gratulacje, ale możecie gdzieś tam spróbować się skeszować na wzrostach. Kolejną sprawą i kolejnym scenariuszem jest to, gdy Bitcoin nie rośnie, ale to Ethereum będzie ciągnęło rynek. Gdyby to był jakiś shitcoin z poza dziesiątki albo spoza setki, to bym stwierdził, dobra, to nawet nie ma sensu o tym mówić. Ale Ethereum jest na tyle dużym altcoinem, na chwilę obecną, jeżeli sobie to przeanalizujemy, patrząc sobie na CoinGecko, to Ethereum ma kapitalizację 197 miliardów dolarów, przy czym Bitcoin ma 409 miliardów dolarów. Ethereum jest większy niż właściwie 3 czy 4 kolejne altcoiny, więc Ethereum też może pociągnąć rynek, już nie tylko Bitcoin, ale także Ethereum. W takim przypadku, jeśli nie będzie synergii, Ethereum może pociągnąć także Bitcoina, aczkolwiek uważam, że te wzrosty już nie będą takie spektakularne, tak to nazwijmy. Myślę, że będzie pompa, ale nie będzie takiego scenariusza. Trzeci scenariusz, który chciałem tutaj poruszyć, bo to jest scenariusz, który uważam, że wystąpi, niezależnie od wszystkiego, co będzie. Praktycznie w każdym scenariuszu występuje wzrost, aczkolwiek są też scenariusze alternatywne. Jest typowy schemat pump and dump, czyli grubi się uzbroili wcześniej, osoby, które kupiły Ethereum tanio, liczą na to, że będą spadki, ale jednak będzie rozgrzewanie ulicy, żeby zrobić pompę. I teraz będzie pompa, będą wzrosty i później zacznie się cashowanie dużych portfeli. No i oczywiście będzie później dump, a dump może spowodować, że spadnie jeszcze niżej, może pociągnąć rynek kryptowalut, więc to jest scenariusz dla osób, które chciałyby wejść i odkupić taniej. Czyli tutaj, jeżeli nie posiadacie Ethereum, to wejście w Ethereum przed samym tym wydarzeniem jest dosyć ryzykowne, ale jest też szansa na to, że ten Ethereum glebnie niżej. W chwili obecnej, jeżeli spoglądam sobie na kurs, Ethereum kosztuje 1635 dolarów. Oczywiście analiza wsteczna zawsze skuteczna. Ethereum było w okolicach 1000 dolarów i wtedy była dobra cena do wchodzenia. Ja oczywiście nie wchodziłem, ja Ethereum kupowałem wcześniej w dużo mniejszej cenie. Mieliśmy pompę prawie, nawet ponad 2000 dolarów, teraz mamy skorygowanie. No i oczywiście, jeżeli ktoś wchodził po 1000 dolarów, no to pewnie będzie próbował realizować zyski, no bo to jest najważniejsza rzecz w kryptowalutach, realizacja zysków. Jeżeli nie, to musicie na to uważać. Musicie na to uważać, żebyście nie zostali z ręką w nocniku. Kupowanie i wskakiwanie do rozpędzonego pociągu, oczywiście, to nie znaczy, że pociąg nie odjedzie na 3000 dolarów, ale ten scenariusz uważam za bardzo mało prawdopodobny i zostaniecie po prostu, to jest Ethereum oczywiście, więc tutaj nie będzie później pewnie docelowo, gdzieś tam będzie sobie to rosło. No i czwarty scenariusz, który chciałem tutaj przeanalizować, to jest oczywiście dump. To jest oczywiście dump ceny, czyli Ethereum spada, na rynku tradycyjnym nie dzieje się najlepiej, występuje jakaś bomba i Ethereum the merge nie robi na nikim wrażenia. Ludzie starają się wyprzedawać, liczyli na wzrosty, ale jednak są na plusie, więc jak to mówią, ratujmy co się da. No i co? I zaczynają się spadki na rynku kryptowalut pociągnięte przez Bitcoina, bądź też dołożone jeszcze dodatkowo przez Ethereum. W takiej sytuacji to już musicie zdecydować. Tak jak powiedziałem, ja jestem hodlerem Ethereum, posiadam tego Ethereum trochę, ale nie ukrywam, że na tym scenariuszu będę chciał coś ugrać. W takim wypadku ja osobiście nie będę wychodził, bo tak naprawdę ja nie... Powiem tak, ja zwykle nie stosuję strategii takiej, że coś spada i liczę na to, że będzie jeszcze spadający nóż i spadnie jeszcze niżej. Wtedy ewentualnie angażuję jakieś tam stablecoiny, bo bardzo często zdarzało mi się... Sam się na tym złapałem, że sprzedałem, liczyłem, że spadnie mocniej, a wcale mocniej nie spadło. Bo jak wiadomo, trzeba rozważyć też scenariusz, a co jeśli nie spadnie? Więc taki scenariusz. I teraz tak,
I teraz na końcu już tego filmu moje własne podejście, ponieważ ja troszeczkę tego Moonbug'a i troszeczkę tego Ethereum spekulacyjnie zgromadziłem, więc będę starał się coś tam na tym ugrać. Jakąś częścią, na pewno nie 100%, to nie jest tak, że sprzedam wszystkie Ethereum, będę liczył, że odkupię dwa razy tyle albo coś takiego. Aczkolwiek ja uważam, że rynek kryptowalut uodpornił się troszeczkę już na złe wiadomości. Nie mówię o jakichś spadających tutaj mega newsach w stylu jakaś wojna wybuchnie, spadnie atomówka na Kijów albo jakieś tam ekstremalne coś. Ludzie odpornili się już i na wirusa celebrytę, ludzie i odpornili się też na wojnę na Ukrainie, na tę sytuację. Tajwan to sobie pokrzyczeli generalnie tyle. MTGOX jeszcze gdzieś tam się czai w międzyczasie, więc myślę, że tutaj, jeżeli nie będzie jakiegoś Armagedonu, to rynek tradycyjny rośnie, odbudowuje się, więc myślę, że bardziej będzie scenariusz prowzrostowy. No i oczywiście pewnymi partiami można sobie wychodzić, ponieważ ja mam jakąś tam, nie pamiętam jaką średnią cenę Ethereum, ale kilkaset dolarów, więc myślę, że będę tutaj celował przynajmniej w te 2000, gdzie będzie jakiś pierwszy próg wyjścia. W tej chwili, tak jak mówiłem, 1630, oczywiście próg wyjścia dostosuję do tego, co się będzie działo na rynku. A później oczywiście parę półek jeszcze wrzucę. Ostrzeżenie od razu, nie ustawiajcie okrągłych cyfr. Jeżeli chcecie sprzedać Ethereum po 2000 dolarów, to ustawcie, nie wiem, 1980-36, bo w okolicach tych 2000 dolarów, a podejrzewam, że w samej okrągłej wartości 2000 dolarów będzie bardzo dużo zleceń sprzedaży. To samo dotyczy wszystkich kolejnych 2500, 2250, tego typu rzeczy. Ja już się na tym wielokrotnie złapałem, szczególnie złapałem się na tym przy Dogecoinie, złapałem się na tym przy Lisku, złapałem się na tym przy innych tych, gdzie ustawiłem okrągłą, a 1 cent zabrakło. Na Dogecoinie nie pamiętam, do ilu doszło w tej chwili. Musiałbym to szybko sprawdzić, zabrakło mi 1 centa do sprzedaży, a zbierałem to kiedyś z kraników, to była kupa pieniędzy. Na innych też kryptowalutach tak było, to jest najgorsza rzecz, jaką możecie zrobić. Nie ustawiajcie okrągłej ceny. Skąd się wzięło 19,99? No wiecie doskonale, wyznanie handlowe, tego typu metody. To nie 20, 99,99 to nie 100. Także na to uważajcie. To jest moja taka porada przyjacielska. Jeżeli chcecie już sprzedawać, albo jeżeli chcecie kupować, to unikajcie okrągłych cen. Czasami lepiej troszeczkę mniej, troszeczkę niżej, niż generalnie rzecz biorąc okrągła i później nie załapać. I oczywiście kolejna też informacja, nie ustawiajcie jednego progu. Jeżeli macie, tak jak powiedziałem, 2000 dolarów, ustawcie sobie spread. Lepiej mieć, jak to mówią, lepszy wróbel w garści niż krowa na dachu, więc generalnie nie ustawiajcie, tak? Ustawcie trochę wyżej, trochę niżej, a nuż coś się załapie. Zróbmy takie widełki sobie, 1, 2, 3, 4, 5, więcej, mniej, albo 3, albo 5, albo 8, to zależy jakim kapitałem dysponujecie. Trafić w dołek, jeśli chodzi o dwa miejsca po przecinku, to trafić w dołek udało mi się tylko raz. Tylko raz udało mi się w dołek trafić, idealny dołek, trafiłem co do grosza, dokładniej rzecz biorąc, bo to było w PLN-ach, więc co do grosza trafiłem raz w historii, a pozycji miałem wystawione, nie wiem, dziesiątki tysięcy, może setki tysięcy, no setki to nie, dziesiątki tysięcy pozycji myślę, że miałem w historii swojej wystawionej, może tysiące, nie liczyłem nigdy tego, więc dołka nigdy nie traficie i nie liczcie na to. Jeżeli traficie, brawo, naprawdę super, gratuluję, gorzej tylko, jak tak mówię, zabraknie Wam jednego grosza i będziecie pluli sobie w brodę. No i teraz oczywiście na końcu pytanie do Was. Czy będziecie rozgrywać coś na Ethereum? Czy może pakowaliście się na tym dołku? Jaki jest scenariusz? Uruchommy tutaj dyskusję. Pogadajmy sobie na temat Ethereum. Pogadajmy sobie na temat tego merge'a. I pamiętajcie o jeszcze jednej rzeczy. Sam merge, samo przejście na Proof of Stake nie zwiększa skalowalności Ethereum. Dopiero wejście shardingu, dopiero wejście rollupów spowoduje, że Ethereum będzie bardziej skalowalny. Samo przejście to jest zmiana algorytmu konsensusu z Proof of Work na Proof of Stake. Jedyne, co to może spowodować i już powoduje, to spadek cen kart graficznych. Z mojej strony to tyle. Jeżeli Wam się podobało, wbijcie łapkę w górę. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!